Witam wszystkich z tej strony Trajol w pierwszym odcinku z gry Gift. Jest to nowa gra wydana na Steama. Bardzo się ją zainteresowałem, kiedy ostatnio szukałem jakichś ciekawych gier do zagrania. No, albo single, albo ze znajomymi. I powiem szczerze, no jak sami widzicie, już mam przycisk kontynuuj. Jest ona nawet ciekawa. Ciekawa wizualnie, ciekawa nawet gameplayowo. I dlaczego ją znowu nagrywam? Bo jak chciałem nagrać pierwszy plik, to się... No pierwszy odcinek, to się skorumpował plik. I muszę nagrać od nowa. Więc tak, jedyne co powiem szczerze... Nie zobaczymy. To jest pierwsza cutscenka, kiedy główna postać tonie. Że widzimy że od te okulary i widzimy, że toniemy. I to jest jedyne co przegapimy. I po czym się budzimy na tym statku? Budzimy się, jesteśmy w tym skafandrze i nie wiem o co dokładnie chodzi. To jest gra, gdzie jeżeli chodzi o samą historię, ona się tam powoli opowiada, ale jest duży nacisk jednak na gameplay. To jest fajne, kiedy masz duży nacisk na gameplay i może jakąś taką historyjkę, przynajmniej jakąś taką poważną, nie powiem szczerze, żeby było w tle i zobaczymy jak to pójdzie. Sobie zmniejszyłem nieco rozdzielczość, bo miałem wcześniej 4K, teraz sobie ustawiłem na ten 1440p, więc zobaczymy jak to pójdzie, żeby już nie było jakichś takich problemów. Ta gra oczywiście ma też takie skalowanie własne, że mogę skalować sobie do Full HD i sobie zeskalowałem, bo wtedy trochę lepiej. Zgaduję, że chodzi o wielkość napisów czy czegoś takiego. Okej, i tutaj jest pierwsza cutscenka. I tak, w tej grze, jeżeli chodzi o te cutscenki, ja będę gadać na nich. Dlatego, że jest ich tak wiele, że po prostu się nie opłaca mi teraz ich nie opowiadać w tym momencie. Więc widzimy tutaj kobietę i jej córkę, bo podobieństwo jest zauważalne. I w tej grze jest coś takiego jak znajdźki. I oczywiście każdy jak powiem znajdźki, to będzie taki myślał, że o, to jest gdzieś ukryte i w ogóle. Znaczy się, niektóre są ukryte, ale ich ukrycie polega na tym, że trzeba dochodzić do końca korytarza. Tak. Bo to jest, jak sami zobaczycie później, bo ten pierwszy parkour to jest nic w porównaniu do późniejszego parkouru. To tutaj będzie dosyć dużo miejsc, gdzie mogą pochować rzeczy. Czy znajdę wszystkie rzeczy? No nie wiem. Jest tutaj 26 postaci do odnalezienia i 60 rzeczy. Na szczęście rzeczy polegają na tym, że się podświetlają, część widać na mapie, znaczy się postacie widać na mapie, ale rzeczy już nie. Ale zazwyczaj przy postaciach są rzeczy. O i jest oczywiście napis gift, czyli dar, prezent. To zależy jak przetłumaczymy. Sama nazwa jest trochę taka, nie powiem, dziwna do tej gry. Wiecie, no to jest coś takiego, że ta nazwa jest taka trochę nijaka, więc może przez to nie będzie aż tak dużo osób ją zainteresowana. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli szukacie jakiegoś fajnego parkouru na dłuższy czas, to polecam, bo ja już widziałem jak to... Że tutaj jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o parkourowania i seria dosyć długa będzie. Więc spotkaliśmy pana Cygaro. I pan Cygaro chyba coś od nas chciał, nie wiem co dokładnie, ale się wkurzył. I z tego co widziałem na stronie, to na stronie jest coś takiego, okej, zobaczmy co jest, okej. O, to jest nutka, dobra. A nie, to jest, to jest taka jakby nutka plus jeszcze skrzypce, wiolonczela, coś takiego. Okej. Więc jeżeli chodzi o historię, to co teraz widzicie, to jest historia tak. Więc jesteśmy na statku wycieczkowym i łubu-dubu się zaczyna. Tak. Jakby co, to jest gra, czy ja wspominałem? Chyba nie wspominałem o tym, że to jest gra indie,
Dlatego jeżeli chodzi o dźwięki, dźwięki w tej grze nie są aż takie znakomite, jak teraz sami słyszycie. To są dźwięki z YouTube'a. Tak. Darmowe dźwięki z YouTube'a. I często zobaczymy takie, że będą no takie nieprzyjemne. Przynajmniej muzyka, według mnie muzyka jeszcze jest z porządku z tego względu, że ona nie jest aż taka inwazyjna. Że ona bardzo jest odpowiednia do pomieszczeń. Okej. I tutaj mamy pierwszy segment parkurowania. Za nami jest ewidentnie balkon. I... no i nie powiem, pod nami jest woda, więc wiadomo, co to znaczy. Biegniemy! Juu! Więc tak, ja tutaj postaram się jak najszybciej przejść do momentu, w którym zakończyłem grę. Dlatego większość zagadek jest... Większość zagadek będę kojarzyć, ale tutaj widzę, że coś się nie złapało. Tutaj czasami mechaniki, jeżeli chodzi o te łapanie, człowiek aż tak bardzo się niezbyt dobrze z tym czuje, więc to jest główny taki według mnie problem, że sama mapa jest taka, że na przykład te deski, że no tak, no oberwane deski, tylko że one są tak oberwane, że czasami o powietrze się opieramy. I to jest trochę takie denerwujące. Okej. Idziemy dalej. No jak mówiłem, muzyka jest trochę taka, ale nie jest taka inwazyjna. A, nie, woda. Jep. Okej. Tutaj jeszcze nam dają trochę miejsca, żebyśmy zrobili błędy. Ale jeżeli zrobimy zbyt duży błąd, to może to kosztować nas życiem, dlatego szybko tutaj przejdźmy. Ogólnie moja teoria do tej gry jest taka, że po prostu zaczęliśmy tonąć, po czym nas odratowali, ale zbyt długo nie mieliśmy powietrza i teraz leżymy gdzieś w szpitalu. To jest moja teoria i zapewne ona jest prawdziwa. Mówię, ta gra bardziej się skupia na aspekcie gameplayowym, co mi się bardzo podoba w grach, ale nie zapomina o historii. O ostatniej grze, gdzie tam był dobry aspekt gameplayowy, trochę słaby było z błędami, to historia była okropna i była robiona taka jakby na siłę. Okej. I... żyjemy! Jej! Uwielbiam życie. A czy wy uwielbiacie życie? Bo ja uwielbiam życie. Okej. Więc jesteśmy teraz w segmencie, gdzie... ewidentnie nie będzie aż tak dużo rzeczy chciało nas zabić. Tak, tutaj jest pierwszy nasz dialog, gdzie słyszymy, że oni jednak mają język i gadają jak Simsy. Więc nie będę wam tego tłumaczyć. Nie ma też napisu, więc nie ma aż takiego wielkiego problemu z tym. Po prostu trzeba zrozumieć sytuację. Sytuacja jest taka, że dziecko jest na górze. I tam mogliśmy z nią pogadać, tylko że... rozmowa z nią to jest po prostu, że ona wzdycha i tyle. Okej. Więc mamy kolejną mechanikę. Skrzynki. Tak. Skrzynki z CSGO. A, dokładnie, skrzynki, żeby przesuwać. Oczywiście będzie więcej rzeczy do przesuwania. Na razie to są tylko skrzynki. Ale... że tak powiem... czasami są śmieszne. Bo... na przykład... tam, żeby te skrzynki nie latały wszędzie... to oni je czasami blokują na przykład jakąś taką starą dechą, którą łatwością ta skrzynka mogłaby przepchnąć. Okej. Więc... okej. Więc wreszcie się przesunęła z bardzo niebezpiecznej pozycji na mniej niebezpieczną. I...
zegar. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o motyw zegara, to w tej grze zgaduję, że będzie trochę go... bo wiecie, bo to jest taka gra, gdzie twórcy próbują no, poprzez przedmioty przekazywać różne informacje. Okej. Okay. Skrzynki zniknęły, to chyba wszystko jest dobrze. Pan nas nic nie zabije. Dobra. Jest jej matka. Więc wracaj do matki i kończmy tą cutscenkę. Naprawdę w tej grze jest sporo tych cutscenek. One są ewidentnie zbyt długie. Okej. Okay. O i teraz, dobra. Bo ostatnio nie zrozumiałem, o co chodziło w tym tej cutscence. Teraz nieco rozumiem i teraz może wy zrozumiecie. Więc najpierw niech tylko to przejdzie, ta cutscenka, i wtedy opowiem, o co chodzi. Ona miała to w kieszeni? Juj. Jej. Cieszymy się. Okej, okay, wyjście jest. Dobra, dobra. I koniec cutscenki? Nie. Kilka razy zaczynałem w międzyczasie. I czy zrozumieliście sens tej kadzenki? Bo ja na samym początku myślałem, że chodziło o ścianę, gdzie ściana wygląda jakby była z kamienia, że takie, o, jesteśmy tak naprawdę w podziemiach, że to nie jest prawdziwy statek i w ogóle. Nie chodziło o to, że one zniknęły. Trochę mnie to śmieszy, że za pierwszym razem nie zrozumiałem tego, ale teraz już zrozumiałem. I zazwyczaj będzie polegało to na tym, że postacie znikają i... wiecie, i... jest takie, wow, gdzie one zniknęły? I to zazwyczaj jest, że jest szuruburu, po czym znikają. Więc tak, mamy kolejną mechanikę, łańcuchy. Mechanika łańcuchów. Według mnie najgorsza w tej grze, dlatego że te łańcuchy się tak wolno się na nich bujasz, że człowiek się trochę denerwuje. O, łup. I już. Więc trochę mnie denerwują te mechaniki. Teraz mamy potężną belkę stalową, która nas tutaj zatrzymała. Okej, okay, i tutaj też jest coś, co nas zatrzymuje. Dobra. Okej. Okay. Widziałem to na transmisji na żywo, że oni jakoś tak skoczyli, żeby to wejść. Tylko nie rozumiem, o co chodzi. Teraz trochę bardziej rozumiem. Okej. Okay. I bujamy się. Ups. Tak, mamy takiego boosta przy tych skokach, że... że trochę takie śmieszne jest. Czasami to też przeszkadza przy segmentach bujania się, bo jak się zbyt bardzo rozbujasz, to po prostu później nie możesz złapać drugiego łańcucha. Okej, okay, mamy trochę momentum. Tak, uwielbiamy momentum w grach. O, i mamy tutaj pierwszy przedmiot, znaczy się pierwszy przedmiot. Przedmiot, który możemy zebrać, tylko że nie mogę zebrać, dlatego że w ostatnim zebrałem. Tak, ostatni playthrough zebrałem, czyli nie restartują się. Ciekawe, czy mógłbym je zrestartować, chociaż teraz to już nie ma sensu zbytnio. Tak, i jedna z głównych mechanik w tej grze, statek się rusza. Tak. I to, co zauważyłem, bardzo często mamy taki jakby, że do końca nie mówią nam, gdzie mamy iść i też do końca nie mówią, gdzie są pułapki. Na przykład pod nami jest pułapka, takie kolce.
i ja ją padłem, ponieważ myślałem, że trzeba ciągle spadać, bo jak sami widzieliście przed chwilą, ciągle spadaliśmy. Więc można było uznać, że no trzeba dalej spadać, ale nie. Okej. Okay. Ta animacja jest trochę śmieszna, że takie wejdźmy do góry, pod górę! O Jezu! Okej. I tutaj mamy tak, kolejny segment spadkowy. Mamy znowu ten obraz, jakbyśmy go nie zebrali wcześniej. I mamy gruzy. Więc idziemy dalej. I wychodzimy z tego pomieszczenia. Jej! Uwielbiam, kiedy szybko możemy przejść coś, ponieważ znam, jak to przejść. Okej, okay, i co się teraz dzieje? O nie, kolejne dziecko. Ostatnie było prawie zabite przez zegar wielki, więc oby teraz większego zegara nie mieli. Okej, okay, mogę już biec? Czy będziesz... Ja się zastanawiam, co on chciał dokładnie zrobić? Ona była z jakichś kilkadziesiąt metrów od niego. Nawet jakby krzyknął, chyba go by nie usłyszała. I teraz już wiemy, dlaczego uciekała. Więc czas, żebyśmy my przestali teatralnie się bać i zaczęli uciekać także. Okej, okay, YOLO. O nie. Dosyć szybka była ta woda. Ale YOLO, szybciej. Dobra, ta woda aż tak szybko nie wchodzi. Dobra, YOLO. Chyba ta woda przestała już lecieć do góry. Dobra. Przynajmniej już nie będę mieć w lewym uchu szum wody. Okej, okay. I co teraz się dzieje? Kolejny segment, gdzie będziemy robić parkoury? Tak. Kiedy masz dużą przestrzeń i wiesz, że ewidentnie to będzie coś związanego z tym. Okej. Okay. Na razie nie wiem, co dokładnie z tą skrzynią mam zrobić. Wiem, że ponownie muszę to przejść i mój komentarz nie musi być aż taki znakomity, ale... Okej. Okay. Skrzynia, uratowałaś nas. W sumie nie spodziewałem się, że ta skrzynia spadnie, bo już trochę nie pamiętam. O, mogliśmy przypomnieć pod tym. Okej. Okay. No tak. Zgaduję, że jakbyśmy weszli na to śmigło, to moglibyśmy zostać trochę uciechani. Ale przynajmniej możemy przesunąć tą dźwignię. Dobra. Igro. Czy możemy już wyjść z tej kancelarii? Jest! Możemy wyjść. YOLO! Ha! Okej. Okay. Nawet to było dobre, że takie płynne. Okej, okay. O Jezu, przecież, o, mniej rozwalane pomieszczenie. Aż dziwne. Witaj, dziewczynko. Gaduję, że znowu zniknie. W sumie zgaduję, dlatego że wiem, że ona zniknie. Ponieważ wszystkie postacie, które spotykamy, znikają. Ale zobaczmy. Co to jest? Czy się zapytaliśmy, gdzie jest twoja mama, czy coś takiego? Gdzie jest twój tata? Wydaje mi się, że te słowa to jest takie mieszanka różnych języków. Może mieszanka języka tego twórcy. I kończy się na tym, że rozpoznajemy niektóre słowa. Okej. Okay. Dobra, tam musimy pójść. Nawet dobra mapa, że pokazuje świecące, że... Mówiłem, że zniknie. Okej, okay. Więc w sumie nawet dobrze, że znikają. Przynajmniej teatralnie po prostu nie musimy już tych kacenek widzieć. Więc tak. Nie wiem, czy cała gra będzie polegała na tym, ale na pewno... bo widziałem na zwiastunach, że jeszcze są dwie inne postacie, to na pewno my będziemy musieli przejść to. To jest na pewno gra na dłuższą,
dłuższą chwilę, czyli trochę będzie taka dłuższa seria. Może w międzyczasie jakieś mody do Hoja wyjdą, jakieś fajne i się nagra. No niby Great War miał ostatnio taki swój dużą aktualizację, ale się zastanawiam, ponieważ dla głównym takim rzeczą, która tam jest trochę taka dla mnie denerwująca, to było to, że ta aktualizacja aż tak dużo nie dodawała takiego aż tak dobrego kontentu, ale muszę jeszcze przejrzeć to. Okej, okay. Więc tak, mamy kolejną mechanikę, czyli wielkie platformy. Na czym polegają wielkie platformy? Na tym, co można opisać, czym jest wielka platforma. Okej. Okay. I tak, i to jest pierwszy segment, kiedy mamy swobodny parkour. I swobodny parkour polega na tym, że jest bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy, które trzeba oglądać najpierw dookoła, zanim się skoczy. Ponieważ zazwyczaj ścieżka w lewo, prawo, to jest ścieżka dobra. Oraz też, znaczy się pod koniec gry przeczytam wszystkie te przedmioty, bo mają opisy jakby co, te, które zbieramy oraz postacie. Teraz nie, bo już przez to, że odblokowałem kilka, to nie będę aż tak bardzo spoilerować na odcinku. To jak będziemy zdobywać przedmioty, to ja wtedy będę czytać ich opisy. Okej, udało się. No ale w tym odcinku akurat zrobimy inaczej. Przydałoby się jeszcze ten przycisk do restartowania. W ostatniej grze był ten przycisk, który grałem, więc to było akurat fajne. A w tej grze jeszcze nie ma. Zgaduję, że wiecie, no też dajmy trochę czasu, bo to jest tak, że najpierw są ci, którzy są wokół tej gry i playtesterzy, oni też wiecie, oni trudno, żeby wymagać od ludzi, żeby wiedzieli aż tak bardzo dużo na temat, wiecie, no grają inne gry, ale żeby te wszystkie mechaniki po kolei, żeby było, bo na przykład który z nich tam rozpocznie znowu grę i będzie chciał znowu znaleźć te właśnie znajdźki. No mało który. I to po prostu, wiecie, są takie sytuacje. Więc jako, że zajmuję się trochę playtestingiem, to trochę rozumiem, o co chodzi. No wiecie, po pewnym czasie się też naprawia. Okej, więc idźmy dalej. I mamy teraz pierwszą znakomitą mechanikę. Mechanikę dziury. I oznacza to, że nasze przedmioty mają grawitację. Jej! Okej, i tutaj pokazuję pierwszą znaczkę, którą można nieco minąć. Koniec? Tak, no nie mogę już ich pokazywać, dlatego że je zebrałem. O wiem, mogę opowiedzieć, co było napisane, bo trochę zapamiętałem, więc skrzynka narzędzi polega na tym, że to jego skrzynka z narzędziami, tylko że wszystkiego nie da się naprawić tym. Tak, takie... No to była rzecz, którą można było powiedzieć na temat narzędzi. Był tam jeszcze obraz nic nie mówił. Ta matka, wydaje się, że to jest taka jakby tamta właśnie blondynka, że wydaje się, że to zapewne jest córka, a ta jej córka, tak, córka córki, czyli wnuczka tego gościa. Tak, i tutaj, o dobra, rozumiem już, o co chodzi. I jest coś takiego, że ta i ta wnuczka, ona tam bardziej, no też, że po prostu taka typowa historia, że nie rozumiała, dlaczego z dziadkiem nie można się spotykać, czy coś takiego. Bo wygląda na to, że dziadek to był pracoholik. Tak. Mówię, no historia jest taka, że opowiada się w przedmiotach i po pewnym czasie po prostu się wyjaśnia już, o co dokładnie chodzi. No, aż tak bardzo nie ukrywają historii. Przynajmniej szczegóły później może zobaczymy. O, nie uda nam się? Nie! Nie zdążyliśmy.
No, te wybujania jeszcze musimy... Okej, okay, jest. Więc... Patrząc na to, trochę szybciej przejdę niż ostatni odcinek. Co też pokaże mi, czy się ten plik też nie skorumpuje. Jak to mówią, to zgaduję, że jednak się plik nie skorumpował. Ale jeszcze trochę mamy parkura, więc... Jeszcze trochę będzie tego. Okej, okay. Łańcuch. I bujamy się. Juuuuj. Jak Tarzan. Okej. Okay. Tak. Dziękujemy za tego lekkiego boosta. Ten lekki boost, nie? Ten lekki boost naprawdę pomaga. Okej, okay, nie możemy. Bo niestety, ale łańcuch nie ma automatycznego łapania, tylko trzeba wcisnąć przycisk. Okej. Okay. Idzie. Chyba już jesteśmy prawie pod sam koniec. Wydaje mi się, że jeszcze będzie jeden taki duży segment. Okej, okay, będzie? Nie, nie będzie. To już jest prawie, to jest już prawie koniec. Yep. Okej. Okay. Ostatni był ten duży segment, bo to były te dwie platformy. Okej. Okay. Więc zobaczmy, kto tam będzie, bo tak gwiazdki to są, na mapie to są te postacie. Okej, okay. I jesteśmy w banku. Banku dlaczego wiem? Dlatego, że przyszedłem już do tej części. Na szczęście to jest takie, to nie jest jakieś takie wymagające tutaj, to jest po prostu obejrzenie cutscenki. Więc mamy, włączona się super muzyka i mamy, co? Skrzynkę skarbonkę. I... Więc może nam pokaże, ale chodzi o to, że na jego czapeczce jest taki właśnie miejsce na monety. I to było. To nawet jest trochę śmieszne. Jak wygląda. Okej, okay, mamy młotek. Młotek. I łobudu! Tak, cutscenka polega na tym, że ciskam przycisk łobudu. I tak, motek to jest też przedmiot, jako pamiątka. Jest taki jakiś, że o, kiedyś chciałem wszystko niszczyć, a teraz niszczy się nawet bez mojej, wbrew mojej woli. Ten gościu to jest, to był jego osobisty bankier, czy jakiś taki gościu od rachunków. Księgowy, o, księgowy. I w sumie tyle. Że tam było coś takiego, że on nie mógł mi kupić przeszłości, czy coś takiego. Takie, no, takie dosyć głębokie. Wiecie, głębokie jak na gry. Takiego rodzaju. I co, no i... Zniknął też. Było szuruburu i zniknął. Więc albo oni są mega szybcy, albo ktoś ich porywa. I teraz, jak wreszcie wyjdziemy z tych wszystkich cutscenek, bo naprawdę te cutscenki są mega długie, to wreszcie zrobię to, co chcę zrobić, czyli użyję młotka. Młotek zagłady pójdzie w ruch. Mogę już? Czasami nie pokazują, kiedy dokładnie jest, dopiero jak jest. Młotek może rozbijać przedmioty. Łobodu! Haha. I tutaj była też... przedmiot? Jesteśmy chyba w monetach. Ja jestem bogaty. No i tam jest, że porozrzucane monety, że nie wszystko można kupić, czy coś takiego. I na tym bym kończył, bo właśnie tutaj. Takie światło jak na scenie jazzowej. Dobra. Więc to wszystko z tego odcinka. Widzimy się w kolejnych. To jest na pewno będzie prowadzona seria przeze mnie. Już mi się dosyć podoba to. Więc jeżeli macie jakieś propozycje, czy mam gadać przy cutscenkach, czy nie, bo wiecie, bo jest ich mnóstwo, więc w międzyczasie i tak będę gadać. Też część tych cutscenek to nie jest jakaś taka mega ważna. To piszcie w komentarzach. Zdrowi troll! W gifcie. No to, cześć!